Psalm 40. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Tęsknie oczekiwałem Pana, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego. Postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje. Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Ujrzy go wielu i ulęknie się i ufać będą Panu. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych ani do uwikłanych w kłamstwie. Wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdyby mnie chciał oznajmić i ogłosić, są liczniejsze niż zdołałbym opowiedzieć. Nie chcesz ofiar krwawych i darów, ale dałeś mi otwarte uszy. Nie żądasz całopalenia i ofiary zagrzesznej. Wtedy rzekłem: oto przychodzę, w zwoju księgi napisano o mnie, pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu, oto warg swoich nie zamknąłem. Panie, Ty wiesz o tym. Nie ukrywałem w sercu swoim sprawiedliwości Twojej, opowiadałem o wierności Twojej i zbawieniu Twoim. Nie zataiłem łaski i wierności Twojej wobec wielkiego zgromadzenia. To też Ty, Panie, nie odmawiaj mi litości swojej. Łaska i wierność Twoja niechaj mnie zawsze strzegą. Otoczyły mnie bowiem niezliczone nieszczęścia. Dosięgły mnie winy moje nieprzejrzane. Są liczniejsze niż włosy na mej głowie. A odwaga moja opuszcza mnie. Zechciej, Panie, ocalić mnie. Panie, pośpiesz mi z pomocą. Niechaj się zawstydzą i zarumienią wszyscy ci, którzy godzą na życie moje, by je zgubić. Niech cofną się okryci hańbą ci, co pragną mej zguby. Niech osłupieją z powodu swej hańby ci, którzy mówią do mnie ha, ha. Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają. Niech ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze: wielki jest Pan. Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim. Boże mój, nie zwlekaj. Witajcie, kochani. Dziękuję Panu Bogu, że mogę tutaj z Wami być i oddawać Mu chwałę. Dla tych, którzy mnie nie znają albo nie wiedzą, jak mam na imię, Paulina. Półtora roku temu wraz z moim mężem przeprowadziliśmy się tutaj do społeczności z Walii. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy Rysiu i Małgosia zjechali do Polski, my tak jakby na ich miejsce tutaj wskoczyliśmy. Śmieli się, że przyjechaliśmy do szkoły Tyranosa po to, żeby się uczyć i wzrastać. Niedawno na ten temat powiedziałam świadectwo. Jest ono nagrane tam na stronie pastora Pawła. Wdzięczna za mój zbór, więc można sobie odsłuchać. A dzisiaj chciałabym z tego miejsca oddać Panu Bogu chwałę za Jego wierność i za Jego łaskę. Nawróciłam się 17 lat temu. W 2006 roku przyjęłam chrzest. I moje spotkanie z Panem Jezusem wtedy było tak mocne i prawdziwe, że wydawało mi się, że ja już nigdy nie zgrzeszę, że ja już zawsze będę tak blisko Pana Boga i że zawsze będę żyła takim świętym życiem. Niestety do pierwszego upadku. Ja jeszcze wtedy nie znałam Słowa Bożego na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że upadek może się zdarzyć. I zamiast pójść wtedy do starszych, prosić o modlitwę, wsparcie, to ja zamknęłam się w sobie. Oddaliłam się od Kościoła. Diabeł natychmiast przyszedł z oskarżeniami. Powiedział mi, że podeptałam Bożą łaskę, że nie ma już dla mnie przebaczenia. Przepraszam. Było to dla mnie tak, jakby traumatyczne przeżycie, że ja wtedy nie chciałam żyć i jako chrześcijanka chciałam odebrać sobie życie. Było to o tyle ciężkie, że ja wcześniej wszystkim mówiłam o Panu Jezusie. Całej mojej rodzinie składałam świadectwo tego, jak Bóg mi pomógł.
jaki jest wielki, jak zmienił moje życie, a później wszyscy oglądali mój upadek. Bardzo długo nie mogłam się pod tym podnieść. Zresztą wiem, że ja sama bym się nie podniosła. I tak jak psalmista Dawid napisał, ja również oczekiwałam Pana i On wysłuchał mojego wołania. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota, w którym się znajdowałam. No właśnie, przed zanurzeniem w wodzie w modlitwie powiedziałam Panu Jezusowi, że ja już bez Niego nie chcę dalej iść i że ja za Nim wszędzie pójdę. I tak jak szybko wypowiedziałam te słowa, tak samo szybko się Go zaparłam swoim życiem. Niestety tak to jest, że grzech rodzi grzech. I owszem, moje życie jakby było religijne, dlatego że 2 lata po nawróceniu zaczęłam święcić sabat. Przestałam jeść wieprzowinę, a jednocześnie nie potrafiłam szanować mojego męża. I widziałam, że jest jakaś bariera, że coś jest nie tak. I dziś już wiem, że tą przeszkodą było moje ja, że żeby żyć świętym życiem, trzeba narodzić się na nowo. W 2019 roku zaczęłam codziennie słuchać aceranków i nauczań pastora Andrzeja Cyrikasa. I naprawdę Duch Święty zaczął jakby znowu prowadzić do pokuty. Zaczął otwierać moje oczy i uszy naprawdę. Zaczął wskazywać mi drogę, którą mam iść. I dzisiaj jedynie dzięki Bożej łasce, jedynie dzięki Bożej wierności jestem tu, gdzie jestem. Mogę znowu być w Kościele. Mogę Panu Bogu służyć i oddawać Mu chwałę. Za to jestem Mu wdzięczna ogromnie. Amen.